Witajcie! Szczęki hamulcowe i dźwignia hamulca ręcznego będzie montowane, ale jeszcze tutaj dokończymy ten temat. Jak dobrze pójdzie, chłopaki dzisiaj przyjdą i będziemy jechać z tą prawą zwolnicą. Tymczasem, żeby nie czekać na nich, zdejmę tutaj blokator i ile się da, porobię. Tutaj trochę doczyszczone, ale jeszcze trochę zostało. Tu może jeszcze zdejmę ten dekiel, żeby tą półoś wybić i założyć nowy Simmering. No to do dzieła. No wstępne mamy tu oczyszczone. Krawędź tutaj pod uszczelkę. Tu już wyczyściłem pod montaż nowych szczęk zacisku. Zacisku mówię bębenka hamulcowego. Tutaj te korytka, dziury na bolce wyczyszczone. Tu Wam pokażę jeszcze blokator. Bo blokator, słuchajcie, Robert mi mówił, że to na sprężynie. Ale to taka sprężyna fajna jest. Blokator widać, że w pięknym stanie, nic tu się nie dzieje. Wszystko fajnie, tylko ten simmering trzeba zdjąć. Ale ja to na razie zostawię, bo chcę przygotować, wiecie, tutaj pod tą robotę tutaj na gotowo. Tu już dlatego odkręciłem jeszcze dekielek, tutaj zaraz wyciągnę tą półoś i też przygotuję, zanim chłopaki przyjdą, przygotuję pod wymianę simmeringu. Także to trochę widzicie poczyszczone, wszystko będzie elegancko przejechane szczotą, papierem tam gdzie trzeba, przesmarowane będzie. Teraz się zabiorę jeszcze za te dwa bolce, które tu wchodzą do szczęk. No i następna robota to zaraz przewracam półoś, przepraszam, przekładnie, ja zwolnicę i ten, i wykręcam, wybijam półoś. No, zwolnicę sobie obróciłem, także tu jeszcze widzę teraz, gdzie mam jeszcze doczyścić z tego błota takiego, potem i tak to będzie jeszcze czyszczone krecherem, czy myjką jakąś tam, obojętnie co to, jak to zwał, tak zwał. Ale w każdym razie, żeby zdjąć tą półoś, to pamiętajcie, tutaj trzeba odkręcić te trzynastki, tutaj to są cztery śruby z taką flanszą, bo tam jest taki seger. Inaczej się po prostu tego nie da wyjąć. Może jakieś są sposoby, ja to tylko taki znam, odkręcić i wtedy ta półośka ładnie wyjdzie. Także zaraz do tego się przymierzam. No, bęben wyczyszczony, odtłuszczony, blokator wyczyszczony, założony nowy simmering, wszystko tu ładnie poskładane. Teraz tu jeszcze mam problem z wybiciem tej półosi. Tutaj te sznurki jeszcze tam są, widzicie, resztki, nie mogę ich ten, ale tu ktoś to przykleił na silikon. I to tak trzyma i puścić nie chce. Także muszę wziąć tu przecinek taki trochę za gruby, ale chyba wezmę nożyka. I nożykiem to po prostu opukam, żeby to odciąć, bo tu nic innego nie wejdzie. Także trochę to dłużej zajmie niż podejrzewałem, no ale zrobić trzeba. No, ta śrubka jak zwykle poszła ładnie, zawsze musi pójść jedna ładnie, a ta nie chce wyleźć. I zaraz wezmę ten mały palnik i ją tutaj trochę pogrzeję. O, muszę patrzeć, żeby lepiej było widać, bo widzę tą plamkę teraz na ekranie, także jakoś będzie ten. No, to w każdym razie tutaj nie chcę wyjść, a tu wyszła bardzo ładnie i jest super, także co? Z tym się trzeba jeszcze pogimnastykować. Ale w międzyczasie, słuchajcie, bo szukałem śrub 14 i wiecie co znalazłem? Taram! Traxon. Oczyściłem, sprawdziłem, działa, trąbi, gwizdże, także zamocowałem. Mam, słuchajcie, tylko obawy, bo jak to będzie jechało, to się tyrpa, tak widzicie? I nie wiem, czy to po prostu on nie odleci. Co myślicie? No, bo tutaj go założyłem i mam nadzieję, że będzie git, ale to się okaże, no. W każdym razie powoli do przodu z każdą rzeczą idzie. Czekam na chłopaków, ale to oni tam mieli dzisiaj ściągać jeszcze remont silnika od 30, więc nie wiem jak im to pójdzie. Ja tymczasem, wichura się taka trochę zbiera, pochowam graty, bo nie wiem czy to będzie chciało padać, czy nie będzie chciało padać. Chociaż no tam widać, że tak szaro-buro. Tu u mnie raz ładnie, ale tam znowu szaro-buro. Lepiej pochowam te narzędzia.
No słuchajcie, pogoda się pogarsza. Ja tutaj, jak widzicie, cały czas na zewnątrz robię. Nie mam takiego jeszcze miejsca, żeby się zamknąć pod dachem. Także na dzisiaj koniec. Jutro wracamy z robotą z powrotem. Mam nadzieję, że jutro już rzucimy tą zwolnicę. No i właściwie to byłoby chyba tyle, bo jeszcze nie wiem. Witajcie! Udało się rozebrać. Oczywiście sam bym tego nie zrobił, bo widzicie, o, jeszcze narzędzie zostało z pracy. Bolec tutaj taki znalazłem kiedyś na złomie, przywiozłem. Mówię, może się kiedyś przyda do wybijania i teraz jak znalazł. Bo nie mogłem wybić tego wału koła. No ale udało się go wybić. Fajnie, ale słuchajcie, to są bardzo fajne rzeczy. W ogóle byście nie widzieli takich rzeczy. Ja sam nie widziałem. Bo to, czekajcie, ja tylko tu mam takie czyste rękawice jeszcze, ale tu są takie upaskudzone. Już to założę te. No i popatrzcie na tą po prostu niesamowitą rzecz. Patrzcie, to jest uszczelnienie. O, tam już tego uszczelniacza zdjąłem reklamówkę wcześniej, widzieliście, w którymś parę odcinków wcześniej. To jest jedna. Tutaj popatrzcie na tą, na to cudo po prostu. O, o, patrzcie. I to jest uszczelniacz. Nie widzieliście jeszcze takiego, bo to najnowszy model. Tak. Nie wiem, ale czasami wiecie co, ja jestem, ja nie jestem ani mechanikiem, ani nic, ale takie rzeczy, żeby robić, to kurczak, ja nie wiem, co to trzeba, kim być i co robić, jak robić. No, tutaj widzicie, sobie zbieram te śmieci wszystkie, które z oskrobania tego błota po prostu tutaj do tego wiaderka wszystko. No ale w każdym razie udało się to. Zabieram się w pierwszej kolejności za tego, za tą flanszę. Oczyszczę zaraz, oskrobię, wymienię simmering i powoli to składam. Jeszcze tutaj wezmę zaraz szczotę. Gdzieś ona tu była, o tam jest. O, szczotę i doczyszczę tutaj to wszystko, żeby to miało elegancko. Jak już to musi być porządna robota. W każdym razie tu jeszcze była gdzieś jakaś szmatka. O, to. O. Tutaj to wszystko trzeba jeszcze też powycierać. Bo tu przyjdzie na to łożysko. A to musi być eleganckie. Zobaczcie, jakie to, kurczę, uwalone. No, czekaj. Zaraz cię tutaj posprzątamy. Nie wiedziałem, słuchajcie, jedna z droższych części w ciągniku. Byłem w sklepie i niechcący zobaczyłem, bo stało na wierzchu. No to drogi jest taki wał, powiem wam. A jak chcecie wiedzieć, to zgadujcie cenę. O, i już jest czyściutko. Tu wszystkie te zakamarki to trzeba dokładnie powiedzieć, bo to potem w tym łazi. O, i już gotowy wał do montażu. Gdzie to jeszcze tu? O, i cyk, i pyk. No, to teraz się zajmę w każdym razie flanszą, wywalę to, umyję tu łożysko, bo ono też takie po prostu jest uwalone tym wszystkim. I po kolei tutaj też, widzicie, to jest jeszcze tutaj silikon, to wszystko muszę sobie tutaj oskrobać, przygotować. Uszczelki są, pokażę wam, no skrzynki już poschły, także to gotowe, tu jest cały nowy sprzęt. Cylinderek, uszczelki, widzicie, simeringi, o-ringi, wszystko co trzeba. A tu wam pokazywałem właśnie wcześniej jeszcze tą rączkę hamulcową, te dwie szczęki. Wszystko tu zaraz będzie zamontowane. A, nowy olej też do zwolnic. Co tam po prostu wleję, to wleję, a resztę doleję do skrzyni biegów, do tej żółtej, bo ona tam, pamiętam, ma za mało. No i co, słuchajcie, tutaj ten wałek przy okazji jeszcze też wyprostowałem. Ja nie wiedziałem w ogóle, na czym polega ta rzecz, a tu się okazało, że ta gruba blacha była wygięta. Gdzieś tam ktoś uderzył, no i zamontowałem z Andrzejem razem taką rurkę. On tam naciągnął, ja tutaj po prostu pilnowałem, żeby to było jak trzeba. No i jest
prościutko, elegancko, równiutko. Aha, no i tu przy okazji też pedał udało się wyprostować. Mówię, tam był tak krzywo, widzieliście po prostu, a teraz można na niego wejść normalnie nogą, a nie, że będzie po prostu jakiś stres. No i oczywiście jeszcze tutaj pedał sprzęgła trzeba po prostu jeszcze się tym nim zająć, a poza tym wszystko będzie git. Dobra, wracam zaraz z czystą flanszą, z oskrobaną tutaj zwolnicą, tak samo czystą, z umytym łożyskiem i zaraz montuję to z powrotem. No słuchajcie, zagadka sznurka się wyjaśniła. Widzicie to? Jakie pęknięcie. Jadę po nową flanszę. No, simmering założony. Elegancko. Teraz tutaj przesmaruję. O, pod uszczelkę. Chłopaki mówią, że to jest stara metoda, niezawodna, lepsza dużo, więc ja się tam słucham. Zresztą miałem przed chwilą, słuchajcie, tutaj przykład, że to zrobione było wcześniej na silikon i teraz tylko problem, bo nie mogłem tego zdjąć. I po co mi takie atrakcje? A tak, po tym smalcu zawsze się to zdejmie i będzie elegancko. O, i teraz proszę ja Was, zakładamy uszczeleczkę kulturalnie. Ona się tutaj już teraz będzie super trzymać. O, i przesmarujemy ją jeszcze tu. I to musi, słuchajcie, być elegancko. To będzie porządna robota. No, także tu mamy nie tylko tyle, że regeneracja, można tak powiedzieć, nie wiem jak to się nazywa, jakby to nazwać, zwolnic, co przy okazji remont hamulców. O, i teraz tu zakładamy to. Pyk, i to musi nam tutaj ładnie siąść. O, i siadło, bo tam też przesmarowałem. I teraz trzeba umyć to łożysko. Założyć łożysko. Aha, jeszcze tutaj muszę to wyczyścić. Jeszcze o tym zapomniałem. Się pospieszyłem prosto ze sklepu. Mówię, to zakładam. No i dobra. I składamy dalej. No, przed chwilą się trochę namączyłem z blokatorem. No bo musiałem jedną ręką go wciskać. Tam jest taka sprężyna. Widzieliście ją. A drugą łapać śruby. Nie było to łatwe, ale dałem radę. Także teraz tylko dokręcę. Przygotowałem sobie 17. Kluczyk. A tu. A trzeba go przestawić. Kurczak jedną ręką. Ale może jakoś tam. Nie zakładam kamery teraz na czoło, bo mam ręce brudne. O, jedna jest tak ozłapana. Chłopaki mają przyjść, ale nie wiem czy przyjdą dzisiaj, więc nawet jeżeli to po prostu poskładam wszystko, to jeszcze nie będę mógł wrzucić tej zwolnicy, bo sam jak takiego grzmota. Ale ważne, że wszystko idzie do przodu. Jestem naprawdę bardzo zadowolony z tego, bo coraz bliżej. O, i jeszcze jedna, zaraz dokręcę te śruby już dwoma rękami, żeby to było jak należy. Aha, jeszcze została mi ta jedna tutaj do wykręcenia pod kabinę. To co wczoraj próbowałem. Oj, co ona ukręcona jest czy co? Nie, dobra, jest, siedzi. No i tutaj tą trzeba jeszcze właśnie wykręcić, ale to zaraz będę grzał, bo inaczej to nie ma sensu. Podgrzeję chwilę i będzie dobrze. No i tutaj już zobaczcie, założone, przesmarowane łożysko, uszczelka. I zaraz będzie można tutaj wrzucać. Jeszcze tylko przesmaruję to tutaj smarem ten simmering.
bo on musi być tutaj porządnie wysmarowany, żeby tu się nic nie działo takiego, co byśmy nie chcieli. O, pyk. I teraz tutaj trzeba będzie, ponieważ gdzie jest ten bęben chyba w tym łazi, co? Jak to było z tym? Kurczę, nie pamiętam, no. Bo, aha, nie, tutaj to łazi, to wchodzi tam. Tu wchodzi bęben. Tak, bęben w to włazi. Sam już nie wiem, nie pamiętam. Dobra, zaraz chłopaki przyjdą, to sobie z tym poradzę. W każdym razie to trzeba przesmarować. Zaraz dokręcę te śruby i zabieram się za wał koła i będę to zaraz składał do kupy. No, zwolnica złożona. Jeszcze muszę tylko tą nakrętkę dokręcić. Czapeczkę tutaj tą założę, zaraz oczyszczę jeszcze, żeby to pod tą szelkę było ładnie. No i czekam na chłopaków, wrzucamy. Tutaj pod tą skrzynkę jeszcze tylko oczyszczę przed wrzuceniem. Chociaż tutaj jest cały czas dojście. Ale tutaj bym to oczyścił, zaraz szybko odtłuścić to i można ten temat przemalować, żeby tutaj już potem nie zaglądać, skrzynek nie ściągać i tak dalej. Ale widzę, że fabrycznie też tak robili, zobaczcie, że tu było malowane, a tu jest jeszcze minią pociągnięta obudowa skrzyni biegów, więc to nie było właściwie malowane, to było malowane już na gotowo, na poskładany ciągnik. No skoro tak, to widocznie tak to ma być. W sumie nic się nie stanie, jeżeli tak to poskładam. Pomaluję w razie czego. No dobra. To myślę, że tyle z dzisiejszego filmu. Wszystko przygotowane. Blokator tutaj jeszcze tylko założę to cięgiełko. O, tutaj ono to leży, to jest to. Założę na blokator cięgiełko. Wrzucamy zwolnicę. Montaż koła. Z tyłu te dolne ramiona. Odpowietrzenie hamulców, wymiana jeszcze tylko tych pompek i właściwie koniec, ciągnik zrobiony. Aha, jeszcze tutaj tylko muszę tą, jednak będę czerwoną zakładał, słuchajcie, no bo one właśnie są tyle samo warte, tylko tutaj muszę ją trochę podprostować. Ta z kolei ma ten bolec, jeden do zamykania, drugi tam, ale ma zawiasy wywalone, natomiast ta nie ma tych bolców, tutaj zostały poobcinane obydwa, ale zawiasy ma w miarę takie. Tamten jest spawany, ale to nic nie szkodzi, więc to się zamknie, założę zamki i będzie elegancko, więc tak to na tej zasadzie zostawiam. Resztę robót przeprowadzę jeszcze jutro, może dzisiaj zobaczymy, jak chłopaki przyjdą, bo tu potrzebuję pomocy przy dokręceniu tego, dlatego że zobaczcie, widzicie, tu jest szpara taka dosyć, a tu po prostu cała filozofia polega na tym, kurde, jakie to ciężkie, żeby po prostu ustawić to łożysko, ono się tam po prostu dobić je do końca. No i jeden musi trzymać, drugi będzie dokręcał i wtedy to zda egzamin, tak? W pojedynkę to nie mam szans tego zrobić. Aha, no jeszcze tutaj po prostu oczywiście bęben, cylinderki, nowe szczęki i wszystko. Jeszcze jedna rzecz została, mianowicie tutaj hamulec ręczny, ten komplet do założenia i też będzie grało, także będzie i hamulce nożne będą, i hamulec ręczny, także tip top. No, to tyle z dzisiejszego filmu. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie.